jakoś, mówi. A bo ja tu w latach 60. drogę robił w kalnicy i tu nie było nic. Hello, dzisiaj witam Was z kalnicy. Kalnica jest to niewielka, acz urokliwa bieszczadzka miejscowość, w której patrzcie, jakie tu mają widoczki. Tutaj oto wystaje szczyt Smereka. Jest to też początek Połominy Wetlińskiej. Jak większość bieszczadzkich wsi, tak i kalnice założono w okolicach XVI wieku. Z miejscowości tej pochodził Apolinary Staszewski. Był to uczestnik powstania styczniowego. Pierwsza wojna światowa nie wyrządziła tej wsi większych szkód, ale walki z UPA po II wojnie światowej doprowadziły do całkowitego jej zniszczenia i wysiedlenia ludności do ZSRR. Nowi mieszkańcy pojawili się tutaj dopiero w latach 60. Dziś natomiast jest to bardzo spokojna wioska, stricte turystyczna. Są tutaj urokliwe domki, hotel, nawet nieduży stok narciarski oraz taki nieduży kościółek. Właśnie sobie przypomniałem, że już tu kiedyś byliśmy. I wtedy ten kościół też był zamknięty. No toż przecież. Powiem Wam, że widoczek to tutaj mają o taki. Coś pięknego. Oto taka nietypowa perspektywa na górę Smerek. Tam zaś pasmo graniczne. Tam za tymi szczytami to w zasadzie już jest Słowacja. A tutaj wystaje dach kościoła. Według tej mądrej tabliczki, gdzieś tutaj, 100 lat temu, a nawet ponad, znajdowała się cerkiew. Natomiast większość osób, bo około 100 pochowanych na tym cmentarzu, to żołnierze z I wojny światowej. Coś niesamowitego. Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Austriacy. Tutaj natomiast są dwa bardzo stare nagrobki z nazwiskiem Sztretz Maksymilian, urodzony w 1882, zaś zmarł w 1908. Tu natomiast jest grób Gottfried, również Sztretz. Ale tu już jest
1820-1905. Coś niesamowitego. No nie, te Bieszczady to nie przestaną mnie zaskakiwać. Przez Kalnicę przepływa też rzeka Wetlinka i ku radości w tym roku wody w niej nie brakuje. Jakiś czas temu do knajpy, w której robię, wpada gość, Ślązok, więc wiadomo, z impetem. Zaznaczyć trzeba, że gość wiekowy. No i nagle, a co tu się podziało? Ja tak na gościa patrzę. Ale co się miało podziać? A gość mówi, a bo ja tu w latach 60. drogę robił w Kalnicy i tu nie było nic. Tym oto pozytywnym akcentem dotarliśmy do końca tego filmu. A więc dzięki, pozdro i tymczasem.